Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Dzisiaj postaram wam się odpowiedzieć na pytanie, skąd brać hajs? Kurde, ale jakby był jakiś taki magik, który by mi powiedział, skąd brać hajs w rzeczywistości, to ja bardzo chętnie posłucham jego rad, no jak najbardziej. Ale ja wam mogę opowiedzieć, skąd brać hajs, skąd brać samochody w Forzie Horizon 4. I jest tutaj kilka fajnych wskazówek dla nowicjuszy, a może i też jakiś stary wyjadacz znajdzie coś dla siebie, kto wie. Więc tak, jedziemy. Wiecie, że wheelspiny możecie losować podczas różnych wyścigów, nie? Ale czasami chcemy sobie poćwiczyć jazdę, chcemy sobie dłużej jakiś wyścig pojeździć i żeby nie tracić czasu po prostu wybierając nowy wyścig w kółko, to możemy zrobić jedną bardzo fajną rzecz, która służy nam do uczenia się danej trasy. Kurde, czekajcie, muszę zrobić sobie małą przerwę na te serpentynki. Zrobiłem taką audycję z napędem na tył. Ja muszę, no sorry, ja muszę po prostu tutaj polatać. O, dwa golfy. Co to było? Pierwsze. Drugi to był golf, ale pierwsze to nie wiem. Jezu, te serpentynki to jest spełnienie marzeń każdego driftera, gościu. Każdego dobrego driftera. Kurde, nawet na kokpicie mi poszło, ej. Nie ma źle, zobacz. Jeszcze nie jest, wiesz, liski spod kół. Same cuda się dzieją teraz w Forzie. Elegancko. Wybierzcie sobie jakiś wyścig, na przykład z okrążeniami. Znaczy, no, w tym wypadku tylko okrążenia wchodzą w grę. Przetransportujmy się tam i pokażę wam fajną rzecz. Żeby zdobywać kasę na wyścigach, ale nie ścigając się z nikim, to robimy tak, bierzemy sobie, wybieramy opcję Rivals. I tak, wybieramy sobie klasę, w jakiej chcemy się ścigać. Ja wybiorę sobie S1. Bierzemy sobie furę, pyk. I wybieramy cokolwiek, no weźmy na przykład to. Ja sobie wezmę ten samochód. I patrzcie, gra teraz dobrała nam automatycznie jakiegoś przeciwnika, nie? Jakiegoś przeciwnika, może znajomego, może kogoś z ekipy, kogokolwiek dobierze nam. I teraz przejdziemy sobie to okrążenie, widzimy tam jest ten cień przeciwnika przed nami jedzie, musimy go pokonać. I jak go pokonamy, czy go nie pokonamy, to nie ma znaczenia nawet, bo dla nas tutaj najważniejsze jest to, żeby jechać, żeby jeździć, żeby sobie trenować na przykład ten wyścig, nie? Tak jak dla mnie jest to fajne, bo trenowanie na kierownicy, no, jest wymagające, ale na padzie też warto poznać czasami wyścigi i pojeździć sobie tak z kilkadziesiąt nawet kółek, żeby później po prostu wymiatać na online. To jest bardzo ważne. I to nie tylko tyczy się tych wyścigów z okrążeniami, ale też takich sprintów, nie? Warto jest sobie przed pójściem na online poćwiczyć. Na online też bardzo dużo kasy się zdobywa na tych zwykłych trybach, na tych zwykłych wyścigach, więc też warto brać w nich udział i doskonalić swoje umiejętności, nie? Jazdy. No to jest chyba ważne. No i słuchajcie, i patrzcie co się dzieje teraz. Ja dojeżdżam sobie do mety, nawet zostałem pokonany przez tego rywala i w momencie, kiedy przekroczę metę, to będę miał opcję albo kontynuować, albo zakończyć, nie? W tym wypadku będę musiał kontynuować, bo nie pokonałem swojego rywala, więc gra będzie nam proponowała od razu jazdę jeszcze jedno kółko, ale w momencie, kiedy pokonam swojego rywala, będę miał opcję do wyboru, żeby kontynuować okrążenia. I dzięki temu będziemy mogli w nieskończoność jeździć ten wyścig, nikt nam nie będzie przeszkadzał, możemy sobie cisnąć ile chcemy, ale co jest najlepsze, to dostaniemy adekwatną ilość pieniędzy i wheelspinów po skończeniu tego wyścigu, nie? Czyli tak jakbyśmy się normalnie ścigali, tylko wiesz, bez botów, bez nikogo, tylko pokonujemy swojego rywala, lub nie, nie musimy go nawet pokonywać, bo to nie jest istotne. Tutaj ważne jest to, jak dużo czasu, jak dużo okrążeń, jak dużo jakby dystansu przejedziemy na tym wyścigu. No i to działa, wiadomo, tylko na okrążeniach, no bo na okrążeniach możemy zrobić okrążenie. Na sprintach to nie działa, z wiadomych powodów. Ale tutaj możecie sobie te kółka robić. To jest taki pierwszy sposób na kasę, który chciałem wam przedstawić, bardzo szybki. Ten wyścig jest spoko do trenowania, na nim dużo graczy, w tym ja, często wypadają z trasy na online, więc warto sobie tutaj popróbować, zobaczyć jaki samochód byłby tutaj najlepszy i tak dalej, nie? Bo to się naprawdę przydaje. O, pokonałem go. No i zobaczcie, mamy teraz opcję do wyboru.
kontynuuj okrążenia, nie? Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że był przede mną. No i zobaczcie, mam trzecie okrążenie, ale nie mam w ogóle limitu okrążeń i możecie tutaj nawet 1000 okrążeń zrobić na tym wyścigu i dalej będziecie mogli te okrążenia robić. Jakby nie ma tutaj limitu okrążeń. Możecie się bawić ile chcecie i potem, jak chcecie zakończyć wyścig, to wychodzicie po prostu pyk. I wheel spiny i kasa powinna nam się dodać do konta. Proszę bardzo. Dostajecie, no ja przejechałem sobie mało tych kółeczek, dostałem 23 tysiące kredytów, nie? Ale jakbym przejechał z 20, z 10, no to wiadomo, że dostałbym tych pieniędzy więcej. Ostatnio na live'ie jeździłem Goliata i miałem 10 okrążeń, ale no jechałem dosyć takim szybkim samochodem, bo jechałem Koenigseggiem Jesko. I jechałem go łącznie godzinę 40 minut, chyba, jakoś tak, nie? Godzinę 40 minut i zarobiłem 1 000 000, bez żadnego problemu. No ale zgodzicie się, że to jest takie, no mało interesujące, nie? Że no, możemy sobie robić te okrążenia, fajnie, że dostaniemy za to kasę, ale no, robienie okrążeń w kółko też może nie być ciekawe, prawda? No to posłuchajcie, co mam dla was dalej. Chyba nie muszę mówić, że po skończeniu wszystkich tych rzeczy, które daje nam jakby fabuła, czyli tak, musimy sobie zrobić wszystkie te radary, odkrywać całą drogę, dostajemy masę różnych nagród i nowych samochodów, nie? Warto sobie to porobić. Widzicie, że ja już mam tutaj wszystkie radary porobione na 3 gwiazdki. Za to dostaje się chyba jakiś specjalny samochód. Warto sobie zrobić wszystkie wyścigi nocne, bo za nie było chyba BMW M3 GTR czy coś takiego. Jakiś taki fajny, unikalny samochód. I dodatkowo, jak robicie sobie te wyścigi szosowe, to wtedy odblokowuje wam się Goliat, bo żeby właśnie odblokować Goliata, co trzeba zrobić? Musicie zdobyć 20 chyba poziom? Zobaczcie, tutaj macie poziomy, My Horizon Life, wchodzicie sobie, jak macie Cars, tutaj macie Go to Festival, czy tam tutaj macie wybór samochodów, to tu macie poziomy. I no widzicie, że ja tutaj nawet nie wymaksowałem sobie wszystkich poziomów, ale co was interesuje, to już wam powiem, które to było. Tutaj klocki Lego. A gdzie są te wyścigi? To chyba to, Road Racing Series. Tu musicie wbić, zdaje się, że 10. poziom. Czyli po prostu musicie jeździć te wyścigi szosowe i wtedy Goliat wam się odblokuje. Jak będziecie mieli już ten 10. poziom, zdaje się, nie dam sobie łupa urwać, ale to musicie zdobywać poziom, żeby odblokować sobie najdłuższy wyścig w grze. Także co? Najważniejsza rzecz to robić sobie te wszystkie rzeczy fabularne, nie? Czyli wyścigi, różne takie pokazówki, niepokazówki, ścigać się oczywiście, robić mistrzostwa, robić sobie, już wam pokazuję, co? Dużo tych zakładek tutaj jest. Robić sobie te festiwalowe playlisty, tutaj mistrzostwa wypełniać, dostajecie za to nowe samochody. No i właśnie, zbieracie te wszystkie samochody. I po co wam te wszystkie samochody? Ano właśnie po to, zobaczcie, tutaj macie perki do samochodów, nie? I w perkach możecie sobie jakby porobić różne rzeczy. Zobaczcie, bierzecie sobie jakieś lottery win. I tutaj dostajecie akurat punkty wpływu. Ale zobaczcie, jak sobie podblokowujecie różne rzeczy tutaj, to macie możliwość także dostać wheel spin. Akurat ten samochód jest słaby pod tym względem, bo ma tylko jednego wheel spina, a w dodatku musimy dużo punktów umiejętności wydać, żeby do tego wheel spina się dostać. Z tym, że jak sobie porobicie wszystkie te rzeczy fabularne, to wtedy będziecie mieli dużo różnych samochodów, a każdy z tych samochodów ma możliwe te umiejętności do odblokowania. Widzicie, tutaj nawet tego nie robiłem, chociaż tym samochodem jeżdżę bardzo dużo. I wygrałem 2000 kredytów, nie? Tak z powietrza po prostu. Te punkty skillów dostajecie za driftowanie, za skakanie, za robienie różnych kombinacji, umiejętności i tak dalej. I wtedy te punkty, które wam się tam zdobędą w czasie jazdy dowolnej, czy podczas wyścigu, gdziekolwiek, możecie właśnie wydać na te perki. I patrzcie, no tutaj sobie miałem taki samochód jako kiepski przykład, bo był, no mało tych wheel spinów miał, nie?
Ale był jeden taki samochód, z którego jak odebraliśmy sobie te perki, to dawał nam jeden samochód jakiś unikalny za friko. Już nie pamiętam, ale który to był samochód, chyba Lamborghini Countach albo Lamborghini Diablo, coś takiego, i tam mogliśmy chyba Reventona otrzymać. I zobaczcie, tutaj mamy sobie następny jakiś samochód i tutaj też mamy perki, nie? I tutaj mamy, zobaczcie, dwa wheel spiny. To są zwykłe wheel spiny do odblokowania, ale możemy sobie je odblokować. I zobaczcie, z powietrza praktycznie, znikąd, macie dostęp do nowych wheel spinów, nie? Czyli sobie losujecie i zawsze w każdym wheel spinie dostajecie coś. No i tutaj dostałem 15 tysięcy, niedużo, prawda? Tutaj sobie coś tam odblokowałem. Ja tego nie robię, bo wszystkie te perki, one sprawiają, że ty dostajesz jeszcze więcej punktów, nie? Za różne tam rzeczy, które dany samochód może robić. O. I tutaj mam kolejnego wheel spina. Jak widzicie, mam dużo punktów do wydania, ale mówię wam, jak się gra, to z czasem się zdobywa nowe rzeczy. Tutaj akurat miałem dużą możliwość wygrania unikalnej wersji jakiegoś Volkswagena chyba. 75 tysięcy kredytów, nie? Mamy jeden samochód. Ja tych samochodów mam chyba z 700. Ile mam dokładnie? Prawie 800 samochodów, nie? Więc w każdym z tych samochodów, którego bym nie wybrał, weźmy na przykład ten, który bym nie wybrał, są te perki i z każdych tych i z tych perków możecie sobie odbierać wheelspiny i losować kasę, losować, wiecie, samochody. No to co się losuje w wheelspinach, nie? Chodzimy sobie znowu. I tutaj mamy, zobaczcie, 3 wheelspiny. Możemy sobie polosować, zobaczyć co tutaj jest. Pyk. I takim, myślę, że głównym moim źródłem dochodów w Forzie Horizon były właśnie wheel spiny. Dużo, dużo fajnych samochodów, kasy zdobyłem z tych wheel spinów. Zobaczcie, teraz można bezpośrednio, kiedyś nie można było tego robić, ale teraz można bezpośrednio samochód sprzedawać za 43 tysiące kredytów w tym wypadku. A są takie samochody, które sprzedaje się nawet i za 300 tysięcy, nie? Więc to jest bardzo dużo kasy za samo właściwie klikanie. Nie musicie nigdzie jeździć już po jakimś czasie, tylko macie samochody, w których możecie odblokować różne rzeczy. Pyk. I zobaczcie, mamy kolejne losowanko, nie? Więc o, wygrałem samochód, teraz Sirocco S. Dodajmy sobie go do garażu, nie? I weźmy sobie go. To jest Volkswagen. Pyk. A, gdzie on jest? O, mam nawet trzy takie. I zobaczcie, wchodzicie sobie i znowu losujecie sobie tam wszystkie rzeczy, jakie są. Ja mówię o tym, bo myślę, że niewiele osób o tym wie z tych nowych graczy. O, tutaj mam tylko jednego wheel spina na przykład, więc taka bida jest trochę, nie? Ale no, mówię wam, z czasem jak będziecie coraz dłużej grać i coraz więcej odblokowywać tych rzeczy, nawet po przejściu tych takich wyzwań czy różnych takich wyścigów, które mamy w grze, z samochodów wam się odblokuje cała masa. I ja nawet nie wiem, kiedy mi się te 800 samochód zdobyło. Widzicie, że niektóre mam zdublowane, jak te Volkswageny, ale z każdych możecie sobie coś wybrać, nie? Dobrze, a teraz robię dla was bombę, czyli wszystkie ukryte samochody na mapie. Jeśli ktoś z was nie ma kupionej tej takiej mapki, gdzie te wszystkie samochody się od razu pokazują, teraz na filmie wam pokazuję. Zobaczcie, macie tutaj pozaznaczane. Będę pokazywał całą mapkę, przejeżdżał przez całą mapkę. No i będziecie mogli sobie zrobić stop klatkę i u siebie w grze wyszukać tych samochodów. Proszę bardzo. Mamy pierwszy obszar. Mamy kolejny obszar. Nie zasłaniam kamerką? Chyba nie. Tutaj w mieście prawie nic nie ma, ale pokażę wam, żebyście byli pewni. A, nie zasłaniam. O, teraz nie zasłaniam, nie? I macie kolejny obszar. To już są wszystkie samochody. I teraz, żeby dostać się w to miejsce, do tej wyspy, to niestety musicie poczekać na zimę, bo w lato, w jesień i wiosnę tego samochodu odebrać się tutaj nie da, dlatego że jezioro nie jest zamarznięte, tylko w zimę jezioro jest zamarznięte. Uwierzcie, taka niespodzianka. Róbcie sobie stop klatki i po prostu odbierajcie sobie te samochody, bo warto. Jest dużo takich unikalnych wozów, które można też sprzedać na aukcjach, albo po prostu je mieć, bo to są też takie unikaty, nie? Dobra.
To mamy. Kolejną rzeczą, która może być dla was interesująca, zwłaszcza dla osób, które lubią tuningować, malować samochody i tak dalej, będzie właśnie tworzenie różnych rzeczy. I teraz zobaczcie. Moich designów pobrano łącznie 3716. Moich tuningów pobrano 4400 razy, jakichś winylów 4000 i ktoś pobrał nawet moje zdjęcia 717 razy. Ale wiesz, ja jestem Jupiterem, to mi jest łatwiej, nie? No bo mnie ludzie rozpoznają i tak dalej, więc jak ja coś stworzę, to prawdopodobnie więcej osób to zobaczy. Natomiast jak ty coś stworzysz, no to ciężko, żeby, wiesz, żeby dotrzeć do każdego, nie? I żeby tutaj jakieś punkty zdobyć. Dlatego informuję was o czymś takim na końcu. Natomiast jest to jeden z pasywnych dochodów w Forzie Horizon. Zobaczcie sobie, jak wejdziecie sobie w... To było. O kurczę, o tutaj było, dobra. Jak wejdziecie sobie w wiadomości, jak już dużo tych rzeczy robicie, to zobaczcie. Ja tutaj mam same wypłaty, które codziennie... nie codziennie, czekaj, tu mamy z 20. Tutaj ktoś coś pobrał, wiecie, u mnie też nie wszyscy, nie codziennie ludzie pobierają te rzeczy. Czekaj, daily. Zniknęło mi wszystko, skasowały mi się. W każdym razie tutaj w wiadomościach miałem rzeczy. Nie wiem czemu mi się to skasowało. Miałem te wszystkie rzeczy, które... o, to wam też zaraz pokażę. Miałem te wszystkie rzeczy, które dostaję jakby za tworzenie tych blueprintów, czyli tuningów samochodowych, które gdzieś tam udostępniam, nie? Jeśli wy stuningujecie jakiś samochód, zrobicie, że będzie stawał na koła, czy będzie fajnie driftował, udostępnijcie, ktoś pobierze, dostajecie jakąś tam małą ilość kasy, nie? Ja tam nie ogłaszam tego, bo z tego, no jest jakaś kasa, ale jak widzicie, no nie, wy nie widzicie, ale mam 17 milionów, mimo że jakieś 3-4 dni temu kupiłem coś za 10 milionów, a miałem 20 chyba 3 miliony i miliony tutaj same napływają wręcz, nie? Ale zobaczcie co tutaj jest. Co jest tutaj? Tutaj macie kolejną rzecz, czyli dostaję wypłatę za biznesy różne w Fordzie. I zobaczcie, dzisiaj jak nagrywam ten odcinek jest 18 lutego i mam kilka wypłat z tego, nie? To tak jakbym przejechał, nie przejeżdżając, powiem wam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć wyścigów. No za ten ostatni dostałem mało kasy, bo dostałem 9 tysięcy kredytów tylko. Ale praktycznie codziennie coś się dostaje, jakąś kasę z tego, nie? I z tego jest naprawdę dużo. W tym roku szacuję, że z samych tych rzeczy dostałem kilkaset tysięcy kredytów. Jak zrobić, żeby dostawać prawie że codziennie hajsy w Forzie Horizon? To jest bardzo proste, moi drodzy, zobaczcie sobie. Może włączę ten filtr właśnie na te biznesy tylko, bo tutaj możecie mieć w Fordzie swój biznes. Tak jest, i zobaczcie. Tutaj macie coś takiego, ona tego nie skończyłem. Było jakieś trudne, jednego wyzwania nie zrobiłem. Tutaj macie swoje biznesy, nie? I za te biznesy dostajecie hajsy, jeśli je ukończycie. Ja już nawet mam tu nieukończone jakieś, kurde. Tu macie coś do zrobienia, tu macie coś do zrobienia. Musicie wszystkie te rzeczy powypełniać, nie? I wtedy będziecie dostawali jakby kasy z wypełnienia tego. Zróbcie sobie to do końca i będziecie dostawać pieniądze. Na przykład tutaj mamy wypożyczalnię chyba samochodów. I z tej wypożyczalni dostajesz kasę, nie? Tutaj... w ogóle jak się robi te rzeczy, bo to są takie misje fabularne, one są dość trudne niekiedy. Jak się robi te rzeczy, dostaje się też unikalne jakieś ubrania, jakieś unikalne samochody niekiedy, nie? I warto je zrobić, zwłaszcza powinniście zacząć od Top Gear, gdzie dostaje się Mercedesa 6x6. Jest specjalny odcinek u mnie na kanale, gdzie pokazuję jak zrobić te wyzwania w bardzo prosty sposób. Bo one według instrukcji, jakbyśmy postępowali, które są tutaj w grze, to bardzo trudno te zadania ukończyć. One są trudne, ale jest dużo skrótów, z których można korzystać, które no, nie są intuicyjne, jeśli będziemy postępować według instrukcji. Natomiast ja zrobiłem odcinek, dzięki któremu na 100% zrobicie to tyłem do klawiatury, czy nie wiem, zamkniętymi oczyma. Mówię wam, jest bardzo prosto.
mimo że dużo osób miało właśnie problem z Top Gearem. I tutaj możecie dostawać z tego pieniądze właściwie za nic, wbijacie do gry i tak jak widzicie, ja nawet nie zrobiłem sobie tych wszystkich biznesów, dzisiaj wbiłem sobie do gry, jeszcze żeby wam pokazać, tutaj chyba to było, nie? Wbiłem sobie dzisiaj do gry i proszę bardzo, mam zrobione raz, dwa, trzy, cztery, pięć jakichś tam rzeczy dostałem, nie? Jakieś wypłaty. Tutaj dostałem 24 tysiące, tu 24 tysiące, 24, 22, nie? I zeszłego dnia, no dostałem akurat trochę mniej, bo 12, 4, tutaj o, tu nie wiadomo skąd dostałem 58 tysięcy, nie? O, tu dostałem 61, 60, 24, także różnie dostaje się tą kasę, ale się dostaje i właściwie nic nie musisz robić, tylko wbijać do gry i grać, nie? Także to są moje rady dla was, jeśli chcecie sobie szybko pozdobywać jakieś fajne samochody, kasę na jakieś samochody, żeby je kupić z po prostu z salonu. Myślę, że takie podstawy dla osób, które zaczynają grać w Fordze, no najprostszy sposób, taki, który nie wymaga myślenia, to jest po prostu kończyć wszystkie wyzwania, wyścigi porobić, pojeździć sobie te rzeczy i się dobrze przy tym bawić przede wszystkim, nie traktować tego jako, że my musimy to zrobić, bo musimy coś tam zarobić, coś tam. Samochody w Fordzie zdobywa się bardzo prosto, tak samo jak kasę po jakimś czasie, nie musisz się kasą przejmować, bo masz jej tak dużo, że nawet nie wiesz skąd ona się bierze, nie? No, więc myślę, że rady takie dla początkujących, a może też jakiś stary wyjadacz coś dla siebie znalazł, są jak najbardziej na miejscu, nie robiłem takich odcinków, a myślę, że niektórzy z was skorzystają, zwłaszcza, że było dużo pytań o tego Goliata, nie? Tam się parę osób pytało, Lucek, jak to, jak się odblokowuje tego Goliata? No, odblokowuje się właśnie tak, że trzeba wbić chyba 10 poziom na tej, no, na tej serii wyścigów szosowych, co wam pokazywałem. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. Chociaż nie wiem jak to nazwać, bo to takie dziwne nazwy niekiedy są w tej Fordzie różnych rzeczy. Czy to klasy samochodów, jak na przykład ekstremalne zabawki torowe. Co to właściwie znaczy, nie? No właśnie. Ła. Trochę za ostra ta bejka jest. Bejka jest takie określenie na BMW? Nie jest w moim świecie. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam pomogłem i że miło spędziliście czas. Dobrze się bawiliście na tym odcineczku. Trzymajcie się i do następnego. Hejas!